Dzień dobry. To jeden z ostatnich odcinków serii Dyletant komentuje. Ale nie martwcie się, bo każdy koniec niesie za sobą początek nowego. Nowego początku niesie każdy koniec. Także niech to nie spędza wam snu z powiek, ani nie burzy pięknego, słonecznego dnia, gdzie słonko popiernicza sobie takie żółte po pięknym, błękitnym niebie i wszystkim śmieją się mordki. Nie płaczcie, śmiejcie się razem z nimi, bo wrócę. Martwić powinno was coś innego. Losy 16-letniej Weroniki, która nie ma tak optymistycznego na razie wariantu przed sobą. Ale może mieć dzięki wam. Na postać 16-letniej Weroniki Matwiej z Suchowoli natrafiłem przypadkiem, kiedy zajmowałem się jako dziennikarz sprawą pięknego dzieła mojej osobistej koleżanki, kobiety wielkiego czynu, o której czynach powinienem kręcić mnóstwo filmów. No co? O dobrych ludziach powinno się mówić dobrze, zawsze. Niezależnie od tego, co o nich myślimy. A myślimy dobrze. Więc proszę tam bez żadnych ploteczek z tyłu, ani z przodu też. Moja osobista dobra koleżanka wykonała wielką akcję. Zebrała dziesiątki, a nawet setki kartek z dobrymi życzeniami, zabawek, artykułów szkolnych, plastycznych i przeróżnych innych dla dzieci, dzielnie walczących z rakiem w jednym z lubelskich szpitali. I to właśnie tam ta moja dobra koleżanka napotkała na Weronikę. Weronika ma bardzo wredną postać białaczki. Białaczki ostrej limfoblastycznej. Podobno to nie jest nic miłego. I na pewno nie jest. Już raz wyzdrowiała. Podjęła nawet na nowo swoje plany życiowe. Szykowała się do zawodów strażackich. Szykowała się na wycieczkę w góry, bardzo wymagającą. Zajęła się fotografią i chciała zdawać do szkoły muzycznej, by móc śpiewać. I w sierpniu tego obecnego 2016 roku plany te musiała zarzucić. Bo białaczka wróciła. Teraz jedyną jej nadzieją jesteście wy. Trwają poszukiwania bliźniaka genetycznego. O co chodzi? Wiele jest w Polsce organizacji, która się zajmuje tym tematem. Ja jednak omówię to na podstawie niejakiego DKMS. Organizacji, która pro bono zbiera dane chętnych ochotników, którzy przekażą odrobinę swojego materiału genetycznego. Po prostu ślinią patyczek i wysyłają go do laboratorium. I tam, po 2 tygodniach wiadomo, czy możesz komuś pomóc, czy nie. Bo to nie jest tak proste, jak oddanie krwi pod czyjąś grupę. Tutaj musi być pełna zgodność tkankowa. Dlatego mówi się o bliźniakach genetycznych, bo te tkanki są niemal identyczne. I wtedy można pomóc. Trwają pilne poszukiwania bliźniaka genetycznego dla naszej 16-letniej Weroniki. A także dla wielu innych pacjentów. Więc jeżeli się zgłosisz i nie pomożesz Weronice, to nie martw się. Bo na pewno pomożesz komuś innemu. A oczekujących jest bardzo, bardzo wielu. W jaki sposób to wygląda? No cóż, dawniej to być może było straszne. Ale teraz jest banalnie proste. Kiedyś ratowano się tylko szpikiem kostnym. Poprzez bardzo bolesną punkcję. Gdzieś żywcem igłą w kość. Teraz już tak nie jest. Teraz pobiera się komórki macierzyste, czyli takie komórki, które pozwalają nam wyzdrowieć wtedy, kiedy jesteśmy chorzy. A jak nie jesteśmy chorzy, to tych komórek nie produkujemy. Dlatego przed zabiegiem dostaniesz pigułę, która będzie ci stymulować wzrost tych komórek, żeby się produkował, pomimo że jesteś zdrowy. Ale te komórki są potrzebne i zostaną ci pobrane. W jaki sposób? Do jednego ramienia podłączą ci rurkę i wyssają krew. Przetoczą go przez taką pompkę, która odwiruje te komórki macierzyste, a resztę krwi ci oddadzą w całości. Mnie się to trochę kojarzy z pluciem do szklanki i wypijaniem tej własnej śliny, ale któż z nas tego nie robił? Znaczy, bez szklanki, bezpośrednio. Tej krwi też nam nikt nie utoczy do szklanki, więc można uznać, że tak naprawdę nic się nie dzieje. Zabieg jest bezbolesny i trwa kilka godzin. Tym sposobem można pomóc 80% pacjentów. Bywają jednak przypadki, że ktoś waży bardzo malutko albo jest bardzo młody. Wtedy potrzebny jest szpik kostny. Ale tutaj pobranie wygląda o wiele prościej niż kiedyś. Pobiera się go około litra z kości talerzowej miedniczej. To jest ta duża taka przy pasie, w pasie, pod pasem wewnątrz ciała. Jest taka duża kość i tam pobierają ten materiał ze środka. Szpikowy taki. Nie z kręgosłupa, nie wiem czemu tak wszyscy to mylą. Miednica to nie kręgosłup, a szpik to nie rdzeń. 20% pacjentów potrzebuje właśnie tego drugiego materiału. Jeżeli się zgłosisz, to możesz się zdecydować na jedno i drugie. Możesz też zastrzec i tylko jeden z wariantów, ale to wtedy będziesz słuchał takich pytań, czy odmówisz pomocy temu drugiemu, zwłaszcza, że to może być małe dziecko. Dlatego ja się jeszcze nie zdecydowałem, bo nie potrafię się odważyć na pobranie szpiku. Dlaczego? Bo to trwa około 3 dni.
Jednego dnia Cię przygotują do zabiegu, drugiego dnia ululają, żebyś spał i pobiorą Ci ten materiał z kości, a trzeciego dnia wyprowadzą na ludzi, żebyś wrócił świeżutki, jak prosto z izby wytrzeźwień. Ja mam obiekcję, bo znieczulenie ogólne oraz inwazja przy kościach to takie dwa najgorsze koszmary moje senne. I nie śmiejcie się, każdy ma prawo do koszmarów sennych, nawet tych najbardziej irracjonalnych. I ma prawo się ich bać. Ma również możliwość ich przezwyciężenia, nad czym mogę popracować. Jednak nie każdy ma czas czekać, aż ja się na coś zdecyduję. Wy możecie mieć więcej jaj niż ja i zgłosić się do Fundacji DKMS, aby zgłosić się do badań, poddać badaniom i sprawdzić, komu możecie pomóc. Być może to Ty pomożesz Weronice, a jeżeli nie Weronice, to tysiącom innych pacjentów oczekujących ratunku. Zgłoś się już teraz. Jeżeli chcesz poznać Weronikę, to nie zobaczysz jej w tym filmie. Musiałbym mieć zgodę na wykorzystanie wizerunku, o co nie pytałem. Ale nic nie szkodzi, bo ona sama wrzuciła swój wizerunek do sieci i link do jej publicznego bloga, bloga, masz pod spodem. Spojrzysz tam, poznasz Weronikę. Zobaczysz, komu możesz pomóc. Warto. Weronika czeka, inni czekają. Działaj. Widzicie, jak optymistycznie?